Baczność! Panie dyrektorze, uczeń Mateusz Wiśniewski wymianuje młodzież ze swoją szkół rolniczych imienia kombata do ziemi woleckiej w Rakowicach Wielkich, gotową do uroczystego apelu z okazji rocznic majowych. Szkoła Spocznij, Szkoła Baczność, Poczet Sztandarowy Szkoły, Poczty Sztandarowe, Wystąp. Serdecznie witamy zaproszonych gości, grono pedagogiczne oraz wszystkich kolegów i koleżanki na dzisiejszym apelu z okazji rocznic majowych. Proszę dyrektora Jana Czyczewskiego o zabranie głosu. Dzień dobry, witam wszystkich zgromadzonych w naszej szkole w dniu dzisiejszym na tak szczególnej uroczystym apelem. Cieszę się, że są wśród nas osoby, które swoją walką, które swoją pracą przyczyniły się do takiego kształtu naszej gminy, naszego województwa, naszego państwa. Nie byłoby dzisiejszego spotkania, gdyby nie wysiłek zbrojny naszego państwa, gdyby nie twórcza praca wszystkich Polaków. Szczególnie cieszę się, że są wśród nas osoby, które są z historią naszej szkoły mocno związane. Dlaczego? Bo 25 listopada tego roku, a zwłaszcza 22 listopada, to jest w sobotę, planujemy obchody 25-lecia istnienia naszej szkoły. I nie bez znaczenia zasługi swoje ma Związek Kombatantów Rzeczpospolitej i byłych więźniów politycznych, reprezentowany na dzisiejszym spotkaniu przez pana pułkownika Jakubowskiego. I prezesów kół w Lwowie Śląskim pana Jerzego Królaka. W Bedleniu pana Franciszka Gabrylowicza. Oraz członków zarządu w Lwowie Śląskim pana Józefa Sowińskiego. W Bedleniu pana Jana Andrzejewskiego. Cieszymy się, że jest z nami również ojciec Józef Złydach, proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Lwowie Śląskim. Zastępca komendanta rejonowego policji pan Zdzisław Bilecki. I pani Eulalia Koguciuk, kierownik oddziału oświaty rolniczej.
Szanowni gospodarze dzisiejszej uroczystości, panie dyrektorze tejże szkoły, grono pedagogiczne, drodzy goście, droga młodzież. Uczestniczymy w apelu młodzieży szkolnej szkoły imienia kombatantów ziemi lubelskiej. Pragnę serdecznie podziękować za zaproszenie mnie oraz grupy kombatantów na dzisiejszy patriotyczny apel. Myśl moja sięga do apelu 25 listopada 1973 roku. Na dziedzińcu tej szkoły odbył się wówczas wzruszający apel, podczas którego nadano imię kombatantów ziemi lubelskiej tej szkole. Była to nowo otwarta szkoła. Kombatanci tej ziemi, którzy przybyli w 1945, 1946 roku na tę ziemię, ją zagospodarowali, włączyli się do wielkiego czynu, który był potrzebny Polsce. Cieszę się, że prawie po 24 latach dzisiaj grupa kombatantów wraz z pocztami sztandarowymi, pocztem sztandarowym naszego związku, pocztem tej szkoły uczestniczy w tej patriotycznej uroczystości. Za 3 dni obchodzić będziemy 3 maja. Za 8 dni 52. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Zawsze sięgamy do przeszłości, do minionych dni, właściwie do całej tysiącletniej naszej historii. Bowiem Asnyk w wierszu do młodych wołał: nie depcmy przeszłości ołtarz. Ja myślę, my, kombatanci i młodzi, młodzież szkolna, aby prawidłowo budować przyszłość, musimy nawiązywać do przeszłości, do naszego dziedzictwa, całej historii powojennej. Chcąc prawidłowo kształtować przyszłość, musimy wszystko, czy w miarę wszystko, wiedzieć o przeszłości. Na dzisiejszy apel zastanawiałem się, żeby coś pozostawić z tego spotkania. I tak sobie myślę, może jakiś album, może jakąś księgę o roślinach, może coś z rolnictwa, ale doszedłem do wniosku, że ta szkoła ma i pewne osiągnięcia w dziedzinie sportu. Dlatego, jeśli szanowni zezwolicie, tu obecni, to odczytam odręcznie wypisaną dedykację z następującą treścią. Zespół Szkół Rolniczych imienia Kombatantów Ziemi Lubelskiej w Rakowicach Wielkich. Z okazji pobytu w waszej pięknej szkole na okolicznościowym apelu zorganizowanym w ostatnim dniu miesiąca pamięci narodowej blisko rocznic majowych z podziękowaniem za życzliwą dobrą współpracę ze środowiskiem kombatanckim. Z imienia waszej wzorowej szkoły, nadanego 25 listopada 1973 roku wraz ze sztandarem
Kombatanci województwa jeleniogórskiego są dumni. Naprawdę jesteśmy dumni, bo to jest szkoła szczególna. Rzadko się spotyka podobne szkoły. Przekazując tę kronikę sportu, jestem przekonany, że obok przedmiotów zawodowych, utworów muzycznych, wykonywanych przez orkiestrę szkoły, przez tę młodą, wspaniałą orkiestrę, młodzież będzie sięgać do pięknej dziedziny życia, jaką jest sport. Panie dyrektorze, gorąco proszę o przyjęcie tej kroniki sportu. Ta kronika jest przeglądem tego wszystkiego, co dotyczy naszego ojczystego kraju, co dotyczy Europy, to, co dotyczy Igrzysk Olimpijskich. Ja wierzę osobiście, że z tej młodzieży, tutaj będącej, tu obecnie, będą wspaniali sportowcy, z tej młodzieży będą wspaniali wojskowi, z tej młodzieży, dziewcząt i chłopców, będą ci, którzy godnie zastąpią to nasze pokolenie. Jest prawdą, że jeszcze długo, długo trochę tam muszą poczekać, bo nasze pokolenie jeszcze w trzecim tysiącleciu, no tu będzie jeszcze uczestniczyło w patriotycznych uroczystościach organizowanych przez szkołę. Proszę przyjąć tę kronikę. Kończąc moje krótkie wywody, ja myślę, czy szkoła nas zaprosi, czy nie, to na 25-lecie, na ćwierćwiecze istnienia tej szkoły my tutaj przybędziemy. Pozwólcie, drodzy gospodarze, szanowne grono pedagogiczne, wszyscy wychowawcy. Zresztą ktoś kiedyś powiedział, że wielkie jest serce tych, którzy wybrali zawód nauczyciela. Ja myślę, że to są słowa słuszne. Są wielkie wasze dobre serca pedagogowi. Wam przypadło w udziale wychować młode pokolenie w duchu patriotyzmu, w duchu umiłowania ojczystego kraju. Bowiem nam wszystkim na tym mocno zależy, szczególnie kombatantom. Kończąc, uprzejmie proszę dyrekcję pedagogów, wychowawców, was, droga młodzieży, spełnienia tego wszystkiego, czego sami pragniecie. Młodzieży życzę, wychowawcom życzę dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych. Wam, droga młodzieży, wspaniałych, dobrych wyników i bardzo dobrych na świadectwach w kończącym się roku szkolnym. Wszystkiego tego, czego tu obecni pragniecie. Zapewniam w imieniu kombatantów, w imieniu zarządu wojewódzkiego, jako prezydium własnym, że kombatanci, tak jak o się boimy, tak i dziś, nie zawiedli wówczas, nie zawiodą i dziś. Służyć będą ojczyźnie do ostatnich uderzeń ich serc. Dziękuję za uwagę. Dziękuję za prezent w imieniu naszej szkoły. Wiem, jak trudno zgromadzić w ogóle środki, a jak trudno tym, którzy swoim wysiłkiem już zasłużyli się Polsce. Niemniej jednak dziękuję i za ten wysiłek finansowy Związku Kombatantów Rzeczpospolitej i Więźniów Politycznych. Dziękuję bardzo. Przy okazji zapraszam już teraz wszystkich, do których Państwu, naszej młodzieży,
uda się dotrzeć na 22 listopada tego roku na godzinę 10 na chyba najbardziej uroczysty apel po z okazji 25-lecia istnienia tej szkoły. Prosiłbym panią Koguciuk o zabranie głosu. Jest miesiącem akurat dla oświaty takim bardzo bogatym przeżyciem. Bo są to i uroczystości państwowe, i są to uroczystości typowo szkolne. A to, co chciałabym wam skierować, droga młodzieży, to już pan pułkownik powiedział. Ja tylko jeszcze wskażę jedno hasło. To jest to aktualne. Bardzo aktualne. Właśnie na dzisiejsze czasy. Na dzisiejszy szum, z którego musicie wyłowić to, co jest najistotniejsze, nie na miarę chwili jednej, tylko na chwilę, na miarę kilku lat, kilkunastu czy kilkudziesięciu. A ponieważ to właśnie wy będziecie nas zastępować, musicie tworzyć takie prawa, które będą niekrzywdzące dla nikogo. Tego wam życzę, życzę również pedagogom, aby ich młodzież, ich trud nie poszedł na darmo. Wszystkiego dobrego. Początkowo jako zwykły sejm sześciotygodniowy,
który zmienił się szybko w Sejm Reformatorski. Został przedłużony ponad wszelkie spodziewanie na 4 lata. Projekt reform ustrojowych powstawał powoli wobec oporu znacznej części posłów. Wielką rolę w urabianiu przychylności opinii społecznej odegrała grupa zwolenników reform skupiona wokół Hugona Kołłątaja, nazwana później Kuźnicą Kołłątajowską. Obóz reformatorski wspierała także akcja Miast Królewskich, kierowana przez prezydenta Starej Warszawy Jana Dekerta, organizatora manifestacji mieszczaństwa, która przeszła do historii pod nazwą Czarnej Procesji. Jesienią 1790 roku siły patriotyczne skonsolidowały się, co zdecydowało o pomyślnym doprowadzeniu dzieła do końca. W nocy z 2 na 3 maja 1791 postanowiono zaskoczyć przeciwników i przedstawić na forum Sejmu uchwalony projekt. Rankiem na ulicach Warszawy zebrały się tłumy. Na placu zamkowym stanęły cechy miejskie pod własnym sztandarem, a dołączył do nich pułk piechoty dowodzony przez księcia Józefa Poniatowskiego, którego zadanie było zapewnienie spokoju w czasie obrad. Dyskusja w Sejmie trwała 6 godzin. Dopiero pod wieczór podniosły się w sali okrzyki: Wiwat król! Wiwat nowa konstytucja! Cała stolica od rana huczyła rzeka bez bram. Poprzez ludu gwarnym rowie ciągną na zamek posłowie. We wielkiej sali zamkowej gromkie okrzyki, przemowy. Wchodzi król w radosnej wrzawie, zebranych wita łaskawie. Nagle milknie ciżba zbita, marszałek uchwałę czyta. Wielka ma zawitać zmiana, wolność, równość wszystkim dana. Wszyscy zjednoczą się w pracy, szlachta, mieszczanie, wieśniacy. Lecz wszyscy też w równej mierze Polsce winni służyć szczerze. Kto za tym, niech głos swój poda. Zgoda, zgoda, niech żyją wszystkie stany, byle razem, ramię w ramię, a wszystko zło się przełamie. Zapamiętaj, narody, właśnie zguba, siła w zgodzie. W atmosferze ogromnego uniesienia patriotycznego Stanisław August złożył przysięgę na konstytucję. Ogół sejmujących pospieszył do pobliskiej katedry świętego Jana, gdzie zakończyły się uroczystości związane ze zmianą ustroju Rzeczypospolitej. Ustawa rządowa z 3 maja 1791 roku, składająca się ze wstępu oraz 11 artykułów, jest bezspornie największą spuścizną ideowo-polityczną o niepodległej Rzeczypospolitej. Obowiązywała jako ustawa zasadnicza zaledwie 15 miesięcy. Zapoczątkowała reformę ustroju, lecz nigdy nie została w pełni wprowadzona w życie. Jej wielkość polega nie tyle na wartości prawno-ustrojowej, co na sensie politycznym jej powstania, na wysiłku niepodległościowym Sejmu Czteroletniego. A gdy rozbłyśnie 3 maj, dzień wspomnień i radości, niech cały wielki polski kraj spojrzy się ku przeszłości. Niech wspomni tamten znojny trud, serc wielkich prawe męstwo, szlachetnej myśli jasny cud, nad nocą zła zwycięstwo. Niech wspomni tę ofiarną krew, co w mądrych praw obronie, jak święty w ziemię padła sierp, by wzejść dziś w złotym tronie. Bo nie zaginie pracy ślad, choć zdławią ją w rozkwicie. Na niej buduje nowy świat, swe inne, lepsze życie. Więc niechaj dziś nasz cały kraj zrozumie, niech ocenia, czym był dla Polski 3 maj, ta chwila urodzenia.
uchwalenia Konstytucji. Radość z tamtych minionych lat powinna się podzielić nam, wolnym Polakom, i tym najstarszym, i tym najmłodszym. Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie po Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Otwiera ją patetyczne stwierdzenie o roli, jaką powinna odegrać Konstytucja Narodowa oraz podkreślenie powagi chwili, która nakazywała skierować wszystkie wysiłki na ratunek państwa. Oto jak brzmi jej początek. W imię Boga, w Trójcy Świętej Jedynego, my, Stanisław August z Bożej łaski i woli narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Szmucki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflanski, Smoleński, Smoleński, Szewierski, Czernochowski, etc., etc., wraz z Stanami Skonfederowanymi w liczbie podwojonej, naród polski reprezentującymi, uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia Konstytucji Narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą Konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy. Wśród postanowień ustawy rządowej znalazły się takie artykuły jak: religia panująca, szlachta ziemianie, miasta i mieszczanie, chłopi włościanie, rząd, czyli oznaczenie władz publicznych, sejm, czyli władza prawodawcza, król, władza wykonawcza, władza sądownicza, regencja, edukacja dzieci królewskich, siła zbrojna narodowa. Jakie były zdobycze Konstytucji 3 maja? Poważnie wzmacniała, usprawniała działalność władzy państwowej, a zatem sejmu i rządu. Sejm uwolniono od przemocy magnatów i liberum veto, które obezwładniało przez lat z górą stołu normalne prace ustawodawcze i kontrolne sejmu. Przedtem, bez żadnych intryg, bez najmniejszej zdrady, jeden poseł mógł zdradzić sejmowe obrady. Jeden ojczyzny całej trzymał w ręku wagę. Powiedział: nie pozwala, i uciekł na Pragę. Cóż mu kto zrobił? Jeszcze, że tak przedni wniosek miał promocję i dostał czasem kilka wiosek. Do Izby Poselskiej weszło, choć jedynie z głosem doradczym, 24 przedstawicieli miast. Wprowadzono zmianę w położeniu miast i mieszczan. Nadano im prawa, jakie przysługiwały dotąd szlachcie, za cenzus czyniąc stan posiadania. Chłopom zapewniono bliżej jeszcze wówczas nieokreśloną opiekę prawa i rządu krajowego. Zygmunta bije ton, tak długo
Pierwszym widokiem rządu oświeconego, roztropnego i umiejącego cenić uszczęśliwienie ludu, nad którym panuje. Nigdy rząd zapominać nie powinien o tak szlachetnym i użytek przynoszącym narodowi obowiązku. Młodzież wolnego narodu to jest ta jedyna podpora i nadzieja uszczęśliwienia ojczyzny. Jest częstokroć opuszczona, gdy jest oddana w ręce ludzi, którzy sami pokończywszy w szkołach nauki, żadnego prawie wyobrażenia prawdziwej edukacji nie mają. Mówię, prawdziwej. To jest tej, która ma za cel wpajać obywatelów cnotę, miłość chwały i ojczyzny, męstwo oraz tę szlachetną ambicją, to jest chęć stania się użytecznym krajowym. Wolność, zgoda, jakże to piękne wartości. Gdy poznajemy historię naszego kraju, stwierdzamy najczęściej, że nie zawsze zgoda gościła wśród naszych przodków. Kłótnie i baśnie oraz prywata odebrały na długo wolność. Nie pomogły pouczenia Kołłątaja, Staszica, Krasickiego, Jezierskiego i wielu innych. Dzisiaj na szczęście my, młodzi, nie wiemy, co to niewola. Bardzo często powtarzamy słowo wolność. Ale co to znaczy być wolnym? Jak zadbać o kraj, o Polskę? Jak pielęgnować wolność? Posłuchajmy więc głosów naszych przodków i zabierzmy na dalszy nasz polski czas to, co najlepsze. Święta miłości kochanej ojczyzny, czują cię tylko umysły poczciwe. Dla ciebie zjadłe smakują trucizny, dla ciebie więzy pęta niezrożywe. Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny, gnieździsz w umyśle rozkosze prawdziwe. Byle cię można wspomóc, byle wspierać, nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać. Konstytucja 3 maja nie zapobiegła upadkowi państwa polskiego. Konfederacja Targowicka poprzedziła drugi rozbiór Polski. Po tym rozbiorze stało się jasne dla wszystkich patriotów, że kraj może uratować tylko zryw ogólnonarodowy. Insurekcja 1794 nie przyniosła Polsce niepodległości, lecz przyspieszyła trzeci rozbiór Polski. Oczy zrozpaczonych Polaków zwracały się na zachód, do Francji, gdzie święcił triumfy młody Korsykanin Napoleon Bonaparte. I tam po aresztowaniu naczelnika Tadeusza Kościuszki udają się jego żołnierze w nadziei, że pomagając Napoleonowi w wojnie z Austrią, przecież zaborcy Polski wrócą razem do ojczyzny, przynosząc jej wolność. Żołnierze Legionu w dalekiej Lombardii podtrzymywał na duchu napisany 200 lat temu Mazurek Dąbrowskiego. W 1797 roku Józef Wybicki napisał pieśń Legionów Polskiej we Włoszech, zaczynający się od słów: jeszcze Polska nie umarła, stała się ona natychmiast pieśnią Wojska Polskiego, a w powstaniu listopadowym 1831 uznana została za hymn narodowy. W 1926 roku wybrano ją spośród innych pieśni patriotycznych jako polski hymn państwowy. Różne interpretacje hymnu były przez pokolenia wyrazem tęsknoty do ojczyzny, często z bardzo odległych stron. Thank you.
wielu wydarzeń tego miesiąca dla nas Polaków dwa wywołują chwilę zadumy. Maj to rocznica Konstytucji Symbolu i rocznica zakończenia II wojny światowej. Mimo kapitulacji III Rzeszy przyszło nam czekać na prawdziwą wolność jeszcze kilkadziesiąt lat. Dzisiaj, kiedy cieszymy się wolnością ojczyzny, naszym pragnieniem jest, aby już zawsze Polska cieszyła się pełną wolnością i niezawisłością. Aby nasze decyzje były suwerenne, a nie podejmowane na czyjeś polecenie. Pragniemy, aby Polska była Polską. Na boisku przeciwnika
Konrad zwyciężyła nasza drużyna 3-2. Duże słowa uznania należą się również za to, że na czele brutalnych, złośliwych zagrań przeciwnika nasza drużyna wykazała wielką dojrzałość fair play. Nad całością poczynań drużyny na boisku czuwał jej kapitan Paweł Myśliwiec. Do czołowych zawodników oprócz Pawła, zdobywcy 2 bramek w tym meczu należą Dariusz Wilczyński, Robert Podgórny, Kamil Wieliczko, Tomasz Socha. Przyszły czwartek, 8 maja, drużyna wyjeżdża na mecz towarzyski do Sobieszowa. Klasa trzecia L, dziękuję bardzo za udział w dzisiejszym apelu poświęconym rocznicom majowym. Dziękujemy także za godną postawę ucznia w czasie apelu. A teraz na zakończenie wystąpi szkolny zespół taneczny. Po występie proszę o zabranie głosu przez zastępcę dyrektora pana Mieczysława Koceucha. A my jeszcze raz dziękujemy. Jeden komunikat.
Moi kochani, ja miałem taką prośbę, ponieważ kradł się błąd w informatorze i u nas jest liceum ekonomiczne od 1 września. Jeżeli spotkacie się w szkołach z uczniami klas 8 i będą pytać, to proszę powiedzieć, że takie liceum jest. Bo są w obiegu dwie informacje. Jedna, że jest, a druga, że go nie ma. Więc ja powtarzam, że jest. I proszę udzielić takich informacji. Następna sprawa to 6 i 7 maja. W tej sali maturzyści będą zdawać matury. Mam taką prośbę do was wszystkich, żeby nie zakłócać, nie zbliżać się tu do sali gimnastycznej, a ci wszyscy, którzy mają wychowanie fizyczne, to z biurka gdzieś przed szkołą, nie tutaj. Ta część budynku będzie wyłączona przez 2 dni. Trzeba dla nich dużo spokoju. Piątek 2 maja jest dniem wolnym, więc nie przychodzicie do szkoły. I na koniec pozwólcie, że podziękuję klasie 3 Liceum Ekonomicznego i wychowawczyni za przygotowanie dzisiejszego apelu. Brawo dla klasy, brawo dla wychowawczyni. Orkiestrze i panu kapelmistrzowi. Pani Łukasi i zespołowi tanecznemu, żeńskiemu i męskiemu. Panu Łączowi za przygotowanie radiofonizacji. Panu Kamińskiemu za raport i poczet sztandarowy. I panu Urbańskiemu za przygotowanie kamery i sfilmowanie dzisiejszego uroczystości. To tyle, proszę o zabranie głosu dyrektora. Proszę. Ja proszę wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły i naszych gości o po rozejściu się młodzieży, o pozostanie tutaj na sali. Zrobimy sobie zdjęcie pamiątkowe do folderu, który będzie wydany za 5-lecia szkoły. Dziękuję wszystkim za udział. Pracowników i gości prosiłbym pod tu dekorację dzisiejszego apelu. Dziękuję.